Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM. Dziś scena alternatywna, proszę Państwa, czyli czwarty dzień opolskiego festiwalu. Już tak zaczyna padać, także spodziewamy się tego, że jak koncerty się rozpoczną, to też deszcz będzie solidny, ale nie odstraszę, to mamy nadzieję, publiczności. Tym bardziej, że bardzo ciekawa muzyka pojawi się dzisiaj na deskach opolskiego amfiteatru. Między innymi o godzinie 21:21 pojawi się P-Unity, które jest z nami teraz w studiu. Siemanko. Cześć. Cześć. Pamiętam, jak po wydaniu debiutanckiej płyty sugerowaliście, że to jest album, który trochę was stresu kosztował, też nie do końca oddaje to, czym P-Unity się stało, czyli zespołem takim bardzo koncertowym, bardzo organicznym, i jak was dzisiaj podsłuchiwałem podczas prób, to wydaje mi się, że to jest właśnie to. Nawet jakieś miałem z Felą Kuti skojarzenia, no nagle to jest trochę inna muzyka. I czy czujecie rzeczywiście, że teraz ta wibracja jest zupełnie inna? Niż na płycie? Tak. No jest inna, aczkolwiek tutaj trochę wróciliśmy do materiału płytowego, który przepadł gdzieś w odmętach naszych setów koncertowych, bo gramy jeden utwór z płyty, którego bardzo dawno nie graliśmy. Gramy dość przekrojowy materiał, nie wiem, czy on tak w 100% oddaje to, co się dzieje teraz w zespole, bo też przez jakieś tam kwestie formalne wybraliśmy set łączony, że tak powiem. Trochę z płyty, trochę spoza płyty. Ale tak, no chyba się zmieniło sporo. Znaczy, jeżeli chodzi o brzmienie zespołu, ewidentnie brzmienie koncertowe to jest zupełnie co innego niż praca w studio. Trochę chcemy to odczarować tym rokiem, bo pracujemy nad drugą płytą długogrającą, która powstaje w trochę bardziej właśnie organicznych sytuacjach, i chcemy się trochę tego przytrzymać, bo tak jak słusznie powiedziałeś, moje osobiste zdanie jest takie, że trochę przeprudukowaliśmy płytę i wszyscy mamy chyba podobne też zdanie w tej materii. Będziemy trochę od tego uciekać, mam nadzieję, że to się uda, i na pewno występ na dzisiejszym festiwalu jest świetną okazją, żeby to uczynić. Warto wspomnieć o tym, że jesteście zespołem, który z jednej strony łączy dyscyplinę, jaką wymaga granie w tak dużym składzie, jednak z jakąś dzikością, i to szczególnie live się uwydatnia. Jestem ciekaw, biorąc pod uwagę, ile lat gracie już bardzo dużo ze sobą, czy to był taki proces uczenia się tego, żeby jednak było tłuste, było zagrane do tyłu, osadzone, ale jednak żeby nie było chaosu, żeby to wszystko spiąć? Kurczę, ciężko powiedzieć, wiesz, jak teraz o tym myślę, to w sumie nawet nie wiem, czy czyniliśmy jakieś tego typu założenia, to się po prostu działo, a że nam się chciało i że była ta chemia cały czas, no to pewne rzeczy na całe szczęście poszły do przodu i udało się wyrobić, wydaje mi się, dobre nawyki, ale jesteśmy cały czas w procesie, więc oczywiście biorąc pod uwagę to, co było 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, na pewno jesteśmy do przodu, ale jeszcze długa droga przed nami. Też ten zespół ma taki rodowód raczej dziki, w sensie ta strona mniej zdyscyplinowana jest, to jest jego początek, i potem ta dyscyplina, że tak powiem, się pojawiała i narastała też w dużej mierze za sprawą Miłosza, który po prostu był w stanie spiąć tak dużą ekipę w takich kategoriach, no powiedzmy to, organizacyjno-muzycznych. Gdyby po prostu próby dźwięków do koncertu mogły trwać 10 godzin, to dalej byśmy byli niezdyscyplinowani. Niestety organizatorzy bardzo często naciskają na to, żeby próba nie trwała dłużej niż 2. Prawie nam to wychodzi. Dzisiaj wyszło całkiem nieźle, ale to głównie zasługa sprawnej ekipy technicznej, bo gdybyśmy mogli, to ta próba trwałaby zdecydowanie dłużej, więc bardzo nad tą dyscypliną próbujemy pracować, ale nie jest łatwo. Czasami by przydała się może taka dyscyplina właśnie chociażby, kiedy w studiu jesteście i nagrywacie, bo tak jak mówiłeś, jeżeli krążek jest przeprodukowany, to też czasami przydałby się ktoś taki odgórnie nakazujący, nie wiem, zakończenie pracy. Odnosicie takie wrażenie, że ktoś powinien być i powiedzieć: dobra, panowie, jest basta, jest okej? Z tym akurat nie ma problemu, dlatego że to przeprodukowanie to raczej była warstwa
nie tyle muzyczna, co bardziej brzmieniowa. Natomiast my też nie jesteśmy takimi ludźmi, którzy chcą zajeżdżać jakieś rzeczy do skutku. Wręcz przeciwnie, myślę, że właśnie nowa płyta dobrze pokaże to, że właśnie wiemy, że czasami trzeba wziąć ten pierwszy take i czasami można sobie pozwolić na błąd, że coś nie jest idealne, że coś nie jest wypacykowane i wtedy powstaje muzyka, a nie po prostu produkt. A macie takie wrażenie, bo nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale na przykład jeżeli w trakcie koncertu któryś z was popełni błąd, to czy macie tą świadomość, że to tylko wy zauważyliście i że 99% widzów nie wyłapuje takich rzeczy? Chyba świadomość mamy, ale to nie zmienia faktu, że staramy się, dokładnie, niesmak pozostaje, więc staramy się go unikać. Tym bardziej, że wydaje mi się, że nawet jeżeli błąd jest niesłyszalny, to jeżeli tych błędów się już nałoży ileś tam, to energia po prostu w zespole zaczyna siadać, bo wszyscy czują, że idziemy pod górkę bardzo, więc ludzie zaczynają już widzieć to, że idziemy pod górkę, nie to, że popełniamy błędy. A ja mam troszkę odmienne zdanie, bo uważam, że wiele razy dzięki temu, że jesteśmy raczej zgranym zespołem i swego czasu spędziliśmy bardzo dużo czasu w sali prób, pewna pomyłka powoduje odświeżenie głowy i bardzo często doprowadza w ogóle dużo, jakby przy poczuciu luzu, które mamy grając wspólnie i znając materiał raczej dobrze, tak bym to nazwał, to pozwala nam to się tym pobawić i dzięki temu czasem idziemy w absolutnie nową stronę, co moim zdaniem na plus. Nie dziwi mnie, że to powiedziałeś, dlatego że często to jest domena muzyków z jazzowym zapleczem, że oni lubią wręcz błędy. Witam, dzień dobry. Ale to też jest ciekawe, dlatego że wiem, że Maciek i Jędrek bardziej ciągną zespół w stronę na jakichś psychodelicznych rozwiązań, ale z tego, co sugerujecie, to jest coś, co się u was naturalnie rodzi, nie jest to jakaś tam, powiedzmy, przepychanka, tylko po prostu naturalna ewolucja, zabawa dźwiękiem. Zdecydowanie, no to też wiesz, że wpływów jest tak wiele, inspiracji tworzy tę całość, która jest tak nieoczywista i jakaś poskładana fajnie, więc wydaje mi się, że super, że każdy gdzieś tam ciągnie swoją stronę. Nie jest to na pewno ciągnięcie rzepki, że tak powiem, tylko raczej to jest rozmowa, jam, jakby i spotykanie się gdzieś po prostu na wspólnym gruncie z różnym backgroundem, ale jakimś sposobem dalej jesteśmy w stanie robić to razem i być zadowoleni po obu stronach. Też chyba z biegiem lat schodzi jakiś taki element tarć, ego i tak dalej. Też tym bardziej, że mamy wszyscy w zasadzie jakieś tam swoje projekty, które są odskocznią od P-Unity, w których każdy może zrealizować jakąś bardziej osobistą wizję. I ma rzeczywiście w P-Unity, że P-Unity jest po prostu zespołem do współpracy w tym konkretnym składzie i jakby wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy już jakby z tym totalnie oswojeni i działamy po prostu w takim jakimś tak, systemie. Tak, ale to też potrzebowało lat, żeby się tak wydarzyło i właśnie tych pobocznych projektów, wydaje mi się, i rzeczywiście chyba od... wydaje mi się, że nie chcę używać określenia od pandemii, no ale jest to jakiś tam znak w historii. Staliśmy się prawdziwym kolektywem i to chyba to, o co jakby w tym chodziło. No ale to jest znowu nawiązanie do George'a Clintona, do Funkadelic, do Parliament, że tam się jakby wszystko mieszało jak w tyglu, każdy miał swoje projekty i tak samo wy macie Belugę, macie swoje zupełnie solowe przedsięwzięcia. Saturn. Sara jest też bardzo aktywna. I z tego, co sugerujecie, o to chodzi, żeby każdy mógł robić, co chce, a jednocześnie, żeby znaleźć wspólny grunt w P-Unity. No tak. Nie mówiąc o tym, że to jest bardzo cenne doświadczenie później pod kątem właśnie współpracy w innych projektach, to znaczy to, że się gdzieś idzie na chwilę, robi się krok w bok i realizuje się zupełnie inną wizję muzyczną, potem znajduje odzwierciedlenie w tym, co robimy razem i to zawsze z mojej perspektywy, w mojej ocenie, działa bardzo na plus. Z drugiej strony, przepraszam, granie jak Elton John dwuletniej trasy, w której gra się 500 koncertów, to chyba nie jest to, co nam w życiu chodzi, mi osobiście, bo po prostu po trzecim już miałbym dosyć grania tego samego. Po trzecim roku czy koncercie? W trzecim koncercie. Ale też się tak
jeżeli popatrzymy na te wszystkie bardzo duże zespoły i co ważne nie mainstreamowe, no to jeżeli mamy całkiem spory zespół, to oczywiście jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, rewelacja dla słuchaczy, dużo się dzieje na tej scenie, natomiast w tych kwestiach takich zapleczowych, organizacyjnych, to jest całkiem sporo problemów, bo od razu... Same problemy, no nie właśnie. Polecam. No bo to na pewno nie jest tania sprawa, bo każdy muzyk musi zarobić, jest was wielu, więc ta stawka się podnosi, kontraktowanie i tak dalej, dogadywanie się na próby, więc czy to nie jest dla was taki projekt, który ma być swego rodzaju spełnieniem marzeń? Nie wiem jak to określić, nie mogę znaleźć tego słowa, ale widzę, że kiwacie głową, więc wiecie, o co mi chodzi. Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, też nie umiem tego nazwać, ale jest to swego rodzaju, bo to też będzie brzydkie określenie, ale swego rodzaju hobby, bo wymaga wiele poświęceń, często... O, z pasji. Tak, to tak, by było to. Tak, tak, to jest pasja. Ten zespół działa dzięki pasji. No i też nie ma co ukrywać, że myślę, że te dwa lata ostatnie były decydujące, jeśli chodzi o takie wyjaśnienie pewnych kwestii, bo no, ja osobiście żyłem przez długi czas troszkę marzeniami i złudzeniami, ale teraz mam tak, że przestała się liczyć dla mnie jakby cel, istnienia, liczy się dla mnie droga jakby i teraz dzięki temu chyba odpuściliśmy przynajmniej niektórzy na tyle, że wiemy, że właśnie to jest dla fanu i o to w tym chodzi, a zarabianie pieniędzy to jest jakby osobny temat. Można to połączyć, ale nie trzeba i to jakby wcale nie lokuje tej całej zajawki gdzieś wyżej albo niżej, moim zdaniem oczywiście. Wydaje mi się, że a propos tego, o czym rozmawiamy, poszukiwań, zabawy dźwiękiem, tego, co robicie na przestrzeni lat, też zyskaliście taką dużą elastyczność, bo na przykład w utworze Picantus, w którym się udziela Hades, jest bardzo mocno G-funkowo i takie tropy na pewno się pojawiały na waszej płycie, ale tutaj są uwydatnione i rzeczywiście czujecie, że jest coś takiego, że kiedy pojawia się trochę inna perspektywa, na przykład gość, to jesteście w stanie się dostosować, pobawić, nagiąć do tego, że on się pojawi? Ja akurat myślę, że w przypadku tego utworu to nie jest ten kierunek jakby energetyczny, bo Epicantus wyszedł od nas tak naprawdę i Hades doszedł do tego projektu już na takim w miarę sfinalizowanym etapie. Ale to jest chyba też kwestia tego, że robiliśmy to na kompilację, mogliśmy sobie też odlecieć trochę w inną stronę, a słuchamy i robimy dość różnorodną muzykę, chyba tak poza też Pimity, więc to, że takie rzeczy wypływają sobie, jest chyba efektem takich zajawek, a niekoniecznie jakiegoś wpływu z zewnątrz, takiego intencja ludzkiego. Tak, i też intencji takiej, żeby pójść właśnie w stronę jakiegoś G-funkową, jakąś tam, to jest, nie wiem, w mojej głowie na przykład to w ogóle nie funkcjonuje pod tymi nazwami, po prostu robimy te numery i nagle potem się okazuje, że ktoś mówi właśnie, o, ten numer jest bardziej G-funkowy i mówię, spoko, może tak być. Tym bardziej, że chyba też jesteście, tak jak Jarecki, który zresztą pożyczył od was nazwę audycji, takimi muzycznymi historykami, bo z jednej strony na waszej płycie były takie utwory jak Street, który brzmi troszeczkę jak The Meters, z drugiej strony oczywiście jest Clinton, jest to wszystko, co wymieniacie, choćby Prince, Jay Dilla. Na pewno nie ma czegoś takiego, że to się gdzieś tam ogranicza do konkretnej dekady, epoki. Czy to jest dla was cenne, że można czerpać z tych doświadczeń z przeszłości, no w taki powiedzmy hip-hopowy sposób, jak z wiedzy? Tak. Przepraszam, ale przepraszam, że się odniosę do trochę innej części tego pytania, ale z tym Jareckim zapożyczeniem nazwy, bo ja chyba nie wiem. Mam nadzieję, że przypały jakieś. Jarecki miał... Jarecki, do free kamery. Miał w Radio Pola audycję do końca zeszłego roku Funk jest. O, fajnie. Nieźle. Nie wiedzieli, że... Ale przyznawam się... Do miłości, do waszej twórczości i do inspiracji. Mega miło, wow, mega miło. Ja super. Bardzo dobrze wspominam w ogóle koncert, jak się minęliśmy na Good Vibe. Tak, bardzo dobry, dobry dobra człowiek energia. I dobra ekipa, no. No ale swoją drogą trochę Funk jest też pod tam swoją tanecznością i może pozorną lekkością przekazu trochę jest o tym, no. Jakby te rzeczy, których słuchamy i które gdzieś tam się w nas kotłują, wypływają sobie w różnych miejscach i wiadomo, że jest to jakaś księga wiedzy, no, z której czerpiemy. Myślę, że nie tak świadomie na zasadzie
wyraźnych cytatów i przepisywania, ale po prostu, wiesz, jak czytasz tylko takie rzeczy, to potem będziesz pisał podobne raczej. Na sam koniec chciałem spytać o kolejne utwory, dlatego że jest taka hybrydowość. No, zaczynaliście jako band, który po prostu chciał grać koncerty, płyta jakby była następstwem, ale nie tym priorytetem, no ale wiem, że debiut był tworzony tak, że trochę działaliście w teamach, powiedzmy, i później dopiero to spinaliście na próbach, wysyłając sobie też wcześniej pomysły. Czy teraz jest tak, że jednak stawiacie na jam session i chcecie, żeby materiał powstawał wespół, czy bardzo różnie? Nie, no aż tak to nie jest. W sensie, wydaje mi się, że trzon taki kompozycyjny, twórczy jest w miarę podobny. Jest trochę podobnie, raczej brzmienie zespołu jako takiego jest bardziej na sali prób rzeczywiście rzezany, ale jednak jakby ta droga jest bardzo podobna jak na pierwszej płycie mimo wszystko, więc tak. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za rozmowę z nami. Przypominamy, że P-Unity pojawi się na scenie alternatywnej o godzinie 21:21, jeżeli się nie pomyliłem. Miłosz, Jędrek i Maciek z P-Unity, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Dzięki wielkie. A Jarecki ma przechlapane, bo wyszło i zaraz sprawa autorskie. Dzwonimy do mnie. Jarecki, wiem, gdzie mieszkasz. Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM.